Witam wszystkich w iście spartańskich warunkach, ale jako taka, jak ktoś to ujął, mała odskocznia pomiędzy pakowaniem się i remontami, stwierdziłem, że jak już znalazłem to trafo, to tak mnie zżerała ciekawość, żeby sprawdzić, co ono potrafi. I dla bardziej zainteresowanych, żeby wam też czas oszczędzić i sobie, przede wszystkim rozciąłem je już poza kadrem, bo nie mam tutaj warunków, a zrobiłem to już na nowej chałupie. No i co? Okazało się, że to trafo jest, ma uzwojenie pełne miedzi. Raczej jest całkowicie z miedzi. Jest to H5T 2000 mil. Nie wiem, czy to widać, bo oczywiście nic nie widzę, więc nie wiem nawet, co nagrywam. No i co? Wyjąłem już to uzwojenie. Jest, to nie jest malowane aluminium, tylko normalne miedziane, czyli to było wyjęte z urządzenia miele, więc teraz wiemy, dlaczego urządzenia miele są takie drogie. Ponieważ są robione porządnie, a nie na odpierdziel, na sztukę. No i ja już oczywiście przygotowałem to, nie obyło się bez jakichś tam małych otarć, przycięć, no ale to wiadomo, nie sposób. Muszę co chwilę zerkać, żeby sprawdzać, czy w ogóle mieszczę się w kadrze, bo po ostatnim filmie bez montażu nie mieściłem się w kadrze i nie widzieliście nawet tej naklejki, więc teraz wam jeszcze pokazuję. 2880 V plus minus prąd 615 mA, 1771 V. I po stronie pierwotnej 220-50 Hz 1760 V. Klasa H. Oczywiście japońskie. I oczywiście tu poza tym głównym uzwojeniem 2000, prawie 2,9 kV, można tak powiedzieć, bo to 2000 V, 2800, to mamy tutaj jeszcze inne uzwojenia. Ale to już nas nie interesuje. Wyjmujemy po prostu wszystkie, wyjmujemy te płytki oddzielające pierwotne i wtórne i tyle. No jak widzicie, tutaj ucisnąłem trzy zwoje. Tak naprawdę 3,5, bo z drugiej strony mamy pełne 4. Nie wiem, czy to będzie widać. I to jest bardziej dla zainteresowanych, tak, dla, można powiedzieć, znawców tematu. I teraz tak. To jest przewód, już nie pamiętam, 25 albo 35 mm2. Już nie chcę kłamać. Nie wiem, czy to będzie gdzieś na nim napisane. 35 mm2. Docelowo, pierwotnie, pewnie wleci tutaj 50 mm2, ponieważ zobaczcie, mamy tu jeszcze luz i tutaj jeszcze można upchnąć. Tylko wiadomo, że im więcej uzwojeń, tym mały prąd. Więc teraz w takich spartańskich warunkach, nie wiem, czy mi się uda, nie chcę przedłużać, bo też szkoda czasu, a pewnie większość nie chce słuchać mojego ględzenia, tylko po prostu chce wyników. Więc tak, trzy zwoje, może ja na razie jedno wyciągnę. Zrobimy sobie niby te pełne trzy zwoje teraz w tym przypadku, tak? Bo mamy z jednej strony trzy i z drugiej strony trzy. Ktoś mnie kiedyś pytał, kolejność nawijania, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Nawinąłem tak, jak zostało nawinięte pierwotne. Więc co, uruchamiamy. Jak to się mówi, buczy. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić prawidłowo, czy będzie to widać. Ale spróbujemy. Jak to się mówi, czego się nie robi dla widza, jak to się mówi. Znaczy dla widza, no, dla kogoś, kto chce sobie stworzyć swoją zgrzewarkę. Nie wiem, czy mi się uda, nie zdążę nacisnąć holda, więc będziecie musieli sobie w odpowiednim momencie pauzę na filmie nacisnąć i tyle. Więc dobra, robimy test. Pierwszy test na tych trzech pełnych zwojach, chociaż im mniej zwoi, tym większy prąd, tak? Ale mniejsze napięcie. Może jeszcze, bo zapomniałem, zobaczymy przy pełnych tych trzech zwojach, jakie będziemy mieli napięcie. Bo to jest ważne. Więc może na razie ten miernik odłożę na bok. I zobaczymy. Teraz w tym momencie mamy 3 i 3, prawie 3 i 4 dziesiąte volta. Nie wiem, czy to będzie widać, czy lampa nie zasłania. Mamy 3, 3, no prawie 3 i 3 volta, załóżmy. Więc przy 3 i 3 dziesiątych volta zmierzymy sobie, jaki będzie prądzik. Oczywiście im będzie trafo bardziej nagrzanej przewody, ten prąd będzie mniejszy, tak? No bo wiecie, prawo Ohma, nie? Nie będę tutaj teraz tłumaczył, że pod wpływem temperatury, bla, bla, bla. Dobra, jedziemy.
1090 amper. Widzicie, aż mi wszystko poodjeżdżało. Czyli na pełnych trzech zwojach przy 3,3 V mamy 1100 amper. Gdzie przy tych mniejszych trafach mieliśmy praktycznie 2,5 zwoja. A tutaj mamy 3 zwoje pełne, mamy ponad 3 V i mamy 1100 amper. A teraz spróbujemy jeszcze, tylko oczywiście wyłączę dla bezpieczeństwa. Wszystko nam się porozjeżdżało, oczywiście trafo odjechało i uzwojenie też się, jak to się mówi, rozjechało. I teraz tak, im będzie gorętszy przewód, tym prąd będzie niższy, no nie oszukujmy się. Ale tak naprawdę będzie pracować, bardziej miarodajny wynik będzie wtedy, kiedy to trafo będzie nagrzane, tak? No bo jak będziemy kilkakrotnie zgrzewać, to ono tak czy siak i tak się będzie nagrzewać, to uzwojenie. Bo może samo trafo się tak bardzo nie nagrzewa, jak nagrzewa się samo jego uzwojenie. Dobra, zmierzymy sobie teraz po włożeniu tego kolejnego zwoju, ile to ma. Teraz mamy 3,8 V. Tylko praktycznie nie wiem, jak to teraz liczyć, bo z jednej strony mamy 4, a z drugiej strony mamy 3, więc można powiedzieć, że 3,5 zwoja. No więc co? 3,5 zwoja mamy. No i robimy zwarcie. Teraz wiadomo, te przewody też są przypalone. Też nie wiem, czy robię pełne zwarcie. No ale tak czy siak jedziemy z tematem. 1186. Czyli teoretycznie przy 3,5 zwoja, przy 3,8 mamy pod 1200 amper. Jeśli dobrze to rozpracowałem. No niestety teraz już nie zrobię kolejnego testu, bo już przewody są tak gorące, że już ledwie je utrzymałem. Więc tak czy siak, bez żadnego problemu mamy tutaj między 1100 a 1200 amper, w zależności jak ułożymy to uzwojenie i jakim nie wiem, kablem to zrobimy. Ja tutaj wrzucę 50 mm kwadrat i pewnie zrobię 3 pełne zwoje, i wtedy podejrzewam, że prądzik jeszcze nam się podniesie. Więc jak widzicie, może nie chodzi tak, że coś tutaj się zwiększyło, coś się polepszyło, ale tak, mamy większy rdzeń. Nie, może wyłączę, bo znowu buczy. Mamy większy rdzeń. Mamy możliwość, widzicie, nawinięcia 4 sztuk bez zdejmowania żadnych izolacji, nie owijania tego kaptonem cudawianki. Mamy jeszcze tutaj luz, więc tak jak powiedziałem, 50 mm kwadrat bez żadnego problemu wejdzie. I tak jak mówię, mamy po prostu, nie musimy się męczyć, uciskać, cudować, kombinować, tylko mamy po prostu pole do popisu, żeby tutaj te uzwojenie sobie bez żadnego problemu ułożyć. Więc to jest na pewno ułatwienie. Druga sprawa, że uzwojenie mamy, o, już się dosyć ciepłe zrobiło. Uzwojenie mamy miedziane, nie aluminiowe, więc podejrzewam, jestem tego pewien, że wydajność tego transformatora będzie na pewno jakieś 30-40% wyższa niż tych poprzednich traw, które montowałem do swojej zgrzewarki. Sorry, że taki szybki film, bez żadnych udogodnień, jak to się mówi, ubarwień, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś będzie ciekawy, to obejrzy nawet taki prowizoryczny filmik, a jak kogoś to nie będzie interesować, to choćbym ten film złotem obłożył, to i tak go nie obejrzy. Więc mam nadzieję, że z tego filmiku wyciągniecie to, co Was interesowało i dokładnie traficie na ten transformator. Sami będziecie wiedzieć, czy jest sens go brać, czy nie. Z tego, co patrzyłem na belgijskich stronach jakieś, jak wpisywałem jakieś ten, to już nie chcę kłamać, ale chyba 139 euro taki transformator znalazłem. Znaczy nie dokładnie taki, ale plus minus takie same wymiary. Wiecie, o co chodzi, że nie jest taki jak ten standardowy, tak? Więc jak to się mówi, parę groszy ten transformator jest wart. Dobra. Przekazałem to, co miałem przekazać i tyle. Trzymajcie się, do następnego filmiku, hej.